Dzień dobry, Julia Saganiak. Nic nie wskazuje na to, by pogoda zaskoczyła nas bezchmurnym niebem i promieniami słońca, ale mimo to zapraszam, by poznać jej szczegóły. Dziś na przeważającym obszarze dominować będą chmury, a lokalnie może pojawić się mżawka. Słońce mają szansę ujrzeć mieszkańcy południa i południowego zachodu. Temperatura poniżej 10 stopni będzie tylko w centrum, a także na Lubelszczyźnie. W tych regionach mieszkańcy ujrzą na termometrach 9 stopni. Na pozostałym obszarze wyniesie od 10 do 13 stopni. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, a warszawskie barometry wskażą 1022 hektopaskale. Jutro ciąg dalszy zachmurzeń, a dodatkowo pojawią się zamglenia. Największa szansa na przebłyski słońca będzie na południu, południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta w całej Polsce będzie dość wyrównana i wyniesie od 10 do 13 stopni. Mało optymistycznie wyglądają obecne prognozy, ale pogoda lubi się szybko zmieniać i być może szybko przyniesie coś nowego. Niezmiennie życzę Państwu pogody ducha i dużo zdrowia. Do zobaczenia.